Już jedziemy? To potem ci powiem, tak? Wolnobycie, co to jest? Potem a propos warsztatów, co jest, czym to jest, co, dlaczego, co w tym jest dla mnie? Dlaczego miałabym jechać, nie? Potem co z tego mogę wynieść? A potem jeszcze chciałabym o tym, jakie kobiety mają opory, żeby przyjeżdżać. Wolnobycie to jest to, o czym marzy każdy z nas, o czym marzę ja. To jest przestrzeń, do której dochodzę, kiedy biorę głęboki wdech i zupełnie się rozluźniam. Ten moment, kiedy dotykam siebie i czuję siebie całą. Wyobraź sobie, że dochodzisz do takiego stanu w twoim życiu, bo praca, bo dzieci, bo dom, bo mąż, partner i tak dalej, że myślisz sobie, zostawcie mnie wszyscy w spokoju. I nagle nikt od ciebie nic nie chce, nic nie musisz, nic nie potrzebujesz, nie masz żadnych zobowiązań wobec nikogo. Święty spokój. Tylko, że najczęściej co robimy w tym momencie, myślimy sobie, okej, mam chwilę czasu, to teraz nadgonię. Poczytam książkę, nauczę się tego, tamtego i tak dalej, i tak dalej. I znowu zaczynamy działać. A tu chodzi właśnie o wolnobycie, które jest tym momentem, w którym mając przestrzeń, mając czas i nie mając nic dookoła, nikogo, kto wymaga, kto chce, kto potrzebuje, możemy po prostu siąść, usiąść, odpocząć i być. I wtedy zaczyna się magia. Wtedy zaczyna się magia, kiedy słyszymy siebie, samych. Zaczynamy widzieć nasze marzenia, potrzeby. Zaczynamy widzieć, po co jesteśmy. To jest wolnobycie. Dzięki. Mam to. Dobra. Okay. Co to jest wolnobycie? Wolnobycie. Dobra, jeszcze raz. Dobra.